Witam Was w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 5. W tym odcinku, na początku odcinka, może dopiero w następnym będziemy walczyć, dlatego że w tym chciałem trochę ogarnąć sobie swój teren, czyli ponaprawię dosyć sporo rzeczy. Jeśli się uda, no to nawet w tym odcinku pod koniec zawalczymy. Ale tak szczerze to jakoś wątpię. Ale się najwyżej zobaczy, jak to będzie. A z ciekawości zobaczę, jak on automatycznie to weźmie wszystko. Bo mnie to ciekawi, czy on to wszystko ogarnie? Nie, nie ogarnia nawet ani trochę. Ale dajmy mu jeszcze tyle szansy. Albo nie. Tutaj niech buduje się wiatrak. Ile mamy tych robotników wszystkich? Dwóch. Czyli jeszcze jeden minimum by się nam przydał. Uranu mamy dosyć dużo. Więc przydadzą nam się tym razem nie te, jak one się nazywają. Gdzie one są? Nie bomby atomowe, bo mają jeden uranu. Raczej do wytworzenia jest jeden uran i są słabsze. Wtedy jak mieliśmy 3 uranu, to musieliśmy bomby atomowe, a że mamy 8, to możemy spokojnie pocisk atomowy, wtedy będziemy mieli ich 4. Jeszcze jakieś? No raczej nie, okej. Dobra, to następna tura. Dobra, ten na serio nic nie robi, to ja ich samych ogarnę. Czy tutaj się przyda? Nie. Tutaj też nie. Dobra, to jedynie tutaj. Patrząc na teren, to aż tutaj. On akurat... A nie. No to niech będzie też, że on pocisk atomowy będzie robił. Akademię Wojskową. Kuźnia, skoro chcą, to niech mają. Dobra, najpierw naprawiamy, potem oczyszczamy. Tu są tory, tak? No to tutaj też będą. Żeby to połączyć jakoś i prawdopodobnie tutaj też połączę na wszelki wypadek. Uniwersytet, skoro chcą. Raczej to jest polecane od tych doradców. Tam jakieś miasto buduje chyba to. Ale tam. Niech budują. I tak nic zbytnio nie mam co zrobić. A raczej nic nie zniszczę w zamian za to, żeby jedzenie mieli, bo... I tak tak. Populację mam dużo, zwłaszcza, że mam tyle miast. Że więcej mi ludności chwilowo nie trzeba. Dobra, nawet mogę pierwsze lepsze brać. By tak to ma mały sens, bo tutaj nie będę na razie jednostek budował, tylko będę budynki, a jednostki no to tylko w tych, co jest wszystko zbudowane, więc nawet jakbym chciał jednostki budować, no to nie muszę się starać o Akademię Wojskową, bo i tak tak mamy bodajże 3 miasta, w których wszystko jest zbudowane i tam będę budować jedynie jednostki.
Dobra, ja tutaj też poprowadzę do końca. Skoro nie mam uranu, to bierzemy kasę. Kasa też. Niech najpierw naprawił. O, zajebiście. Ja się tego najbardziej lubię. Tyle, że gdzie by podpieprzyć teren? Nie załóżmy, zastanówmy się nad ropą. Ile on ma tego? 3 na razie. Tego na 100% nie mogę przejąć. 3 tylko, okej. A on nic nie ma. To w takim razie Waszyngton. Nic, żadnego wojska zbytnio nie może, jedynie ma te 4 uranu. Teraz żelazo, ale raczej takich już nie można tworzyć, żadnych jednostek. Żadnych rycerzy. To on ma tylko, raczej aż 10 aluminium. Ale tylko 3 ropy, może mu podpieprzę ropę. By było dosyć spoko. No, tutaj bym tak pieprznął tą bombą kulturową. Oj, tam najwyżej się wkurzy. I tutaj na pewno nie wezmę bomby, bo to miasto łatwo przejąć. Nie chodzi o to, że tylko ma 79 obrony, ale też dlatego, że jest niedaleko wroga. Dlatego wezmę tutaj. Dobra, to tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, okej. Jak śmiesz, chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że nie obędzie się bez konsekwencji. Wiem, wiem. Konsekwencje są takie, że ja mam ropę, a ty nie. Innych konsekwencji nie widzę. Chociaż ciężko stwierdzić, czy to są konsekwencje, ale... Jak chcesz, to mogę ci dać 3 ropy. Za ileś tam kasy, oczywiście. Dobra, ale dzięki temu Londyn można dużo łatwiej przejąć, bo tutaj jak zastanawiam się nad Londynem, trzeba zaatakować, bo jak ja to chciałem odzyskiwać, to ciężko było mi, bo przez wodę to raczej lepiej się nie przeprawiać, zwłaszcza, że dużo mocniej można obrywać od samolotów to nawet na strzał, od artylerii 1,5 razy więcej, a tutaj nie mogłem, bo na wrogim terenie wolniej się poruszam. Dlatego nawet dobrze przyjąłem ten teren. Tutaj drogę jeszcze zbuduję. I będzie mi dużo lepiej przejąć ten teren. Dobra, 3 robotników, pracuję pełną parą. Ok, elektrownia słoneczna, skoro nalegacie. To czemuż by nie? O! Cele transportu chiński. Albo to zrobił wcześniej. Przecież nie, nie. Albo mi się wydaje. Może się rozgadałem, że aż nawet nie zauważyłem. Możliwe, możliwe. Dobra, ale tutaj drogę robimy. Szpital. Bo... Oni głodują, ale szpital chyba coś tam daje. No, 5 do żywności. Dobra, opera niech będzie.
Chyba można. No, zajebiście. No tak. Jest nam potrzebne? Ile mam miast? Jedenaście. To i tak tak dużo, bo opłaca się mieć do 5. W odległości 4 pól. Tak szczerze, nam tak bym chciał, no to bym nie mógł. Te nawet są blisko siebie. Bliżej nie mogą być. Dobra. To był taki prezent ci osadnicy za ten ustrój, ale niestety nie przyjąłem. Dobra, nie lubię jak to jest pusto, więc wezmę nawet te badania. Dobra, no może nie aż takie. Dobra, już niedługo wbudujemy całą drogę oraz to wyczyścimy, bo już nam w sumie niewiele zostało. A tak, jeszcze tutaj zapomniałbym. A dobra, za turę już nie będę budować, spokojnie. Mają minus 1. I zobaczymy teraz, jak będą mieli. O, co, za 12 tur. Kolejny poziom. Plus 4. No. I to mi się podoba. Niech będzie baza wojskowa. Bo czemu by nie? Dobra, ten ma aż 9. Więc może trochę zarobimy. I tak, tak mamy wystarczającą ilość kasy, ale czemu by nie więcej? Dobra, niech będzie też szpital. Tu ma i tak, tak wpis do jedzenia, więc byle co można. Albo po prostu to, co wybuduje się w ciągu tury. Więc w sumie nawet połowa budynków. Tutaj też. Z jedzenia to tak zbytnio nie trzeba, bo jak ma 10, to spokojnie można inne rzeczy. Dobra, a ten się zajmie tą drogą. A ci naprawianiem, oczyszczaniem, bo raczej drogi już nie trzeba. No raczej nie, no. Z Mekki do Orleanu to... Raczej, no może nie przesada, ale... No z Pekinu do Mekki to by była przesada. Ale mogę pierdzielnąć taką prostą drogę i tyle. Tak, na wszelki wypadek. A poza tym, jakbym się tutaj utrzymywał nieźle czołgami, to bym w łatwy sposób mógł gdzieś wbić na jakieś miasto. Zobaczmy tutaj dodatkowo drogę i tędy pojedziemy. Zamiast tak niepotrzebnie w polu. Tutaj bym zbudował drogę i bym jakby czołgami, takim murem stanął przed granicą.
Chyba. A tam się w ogóle coś naprawiają? Albo oczyszczają? Bo mi się wydaje, że raczej nie. A, tutaj całkowicie pusto. Dobra, skoro zalecano, to czemu nie? Niech im tak niech im tam będzie. No już nawet niewiele. No jest za jakieś 20 tur. Z 2-3 miast też nie będę musiał nic budować. Dobra, jeszcze ten robotnik, co tutaj robi drogę, to jeszcze wróci do nich i im pomoże. Bo jest trochę do roboty. A niech będzie stanie, podwyższymy zadowolenie, które i tak jest strasznie wysokie. I dalej zarobek. A tutaj lepiej ulepszyć, bo znowu nam przejmą. Więc w tym mieście zajmujemy się przede wszystkim ulepszaniem obrony. Kurde, skąd mam tyle aluminium? A tak, to naprawiliśmy, ok. W sumie to też by się przydało ulepszyć. I to też, bo chcę, żeby miasta miały minimum 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 miast to spełnia. Kurde, znalazł 154. A jeszcze 1, 2, 3, 4, 5. No w sumie skoro mam 11 i 6 spełnię, to raczej 5 nie spełnię. Dobra, tutaj drogę pierdzielne. Albo tutaj. Taką prostą od razu. Żeby też blisko było do tego. No, spoko by było nawet. Czemu by nie? Chyba można. Dobra, jeszcze oczyszczanie. Dobra, niech będzie bank. Dobra, jeszcze tutaj jedną drogę zrobię. Pomyślałem, żeby mi się przydało mieć już tak na dzień dobry drogę połączoną z nimi. Gdyby tutaj stworzyli, to by było dosyć spoko. Dobra, to by się przydało, bo 4 jedzenia to dosyć mało. I tak za 5 tur wzrośnie liczba ludności. Dlatego tym bardziej się przyda. Poza tym, czym więcej jedzenia, tym szybciej
Liczba ludności rośnie. No i tak jak myślałem, raczej w tym odcinku prawdopodobnie nie będzie walki. Chociaż on się szykuje. Albo po prostu pokazuje, że jednak ma jeszcze wojsko. A, tu nie ma. Jak to jest? Wiecie co, ja to zniszczę, jeszcze raz wbuduję, bo może coś jest nie tak. Tak na wszelki wypadek. Bo to tak jak z tym. Kliknę jeszcze raz, żeby wybudować, bo coś jest nie tak. A poza tym z ciekawości sobie zobaczę i też wolałbym, żeby było widać, że jednak tutaj jest droga. Dobra, on może pomóc. W sumie ciekawe, czy zdąży na tą pomoc. O, tutaj wtedy przez chwilę nie było drogi, teraz jest. A, jeszcze tutaj nawet zapomniałem. Nawet raczej nie zauważyłem. No nie, dobra, to będzie taki zbugowany. Niech im tam będzie. Ale to nie będzie przeszkadzać. Ja poza tym zaturę to, że będzie normalnie. Chyba. No to coś mi się wydaje, że co chwilę będzie po prostu się tak zmieniało. Dobra, to oni się tym zajmą. Ci tą drogą, a ci tym naprawianiem. No i w sumie kończymy nawet. Zamek. Okej. Będę mieć 89 obrony, dalej za mało, ale to zawsze coś. No, walczę ze sobą. Nie no, mi tam pasuje. Napoleon i Waszyngton prowadzą wojnę. Pierwsze imię. To ta osoba wypowiedziała. Chociaż patrząc na kraj, na wojsko, to raczej Napoleon. Zdziwiłbym się, gdyby Napoleon był tutaj ofiarą. Chociaż nie wiadomo. Dobra, tych już mogę sprzedać, bo mi są chwilowo niepotrzebni. Ten jeszcze sobie poprasuję. A z chęcią sobie popatrzę, jak się wyniszczają powoli. Tak chamsko, jak zawierają pokój, no to pod koniec, no to od razu im wypowiedzieć wojnę. Dobra, przez chwilę nie słyszeliście głosu chyba. Albo po prostu ja, bo jeszcze nie wiem zbytnio. Jeszcze nigdy nie sprawdzamy, jak to.
Aha, też zapomniałem Steama dźwięk włączyć. Znaczy wyciszyć. Poczekajcie chwilę. Dobra, już. Jeszcze przy okazji zobaczę, jak mam zminimalizowaną grę. To czy wy słyszycie dźwięk z tej gry? Bo to mnie właśnie ciekawi. Dobra, ich też mogę sprzedać. Dobra, elektrownia słoneczna, będzie spoko. Się trochę napierdzielają. W sumie dobrze, że Napoleona pozbawiłem ropy. Bo przynajmniej nie będę robił aż takiego wojska, żeby pokonać Waszyngtona. Chociaż wątpię, żeby Waszyngton dał radę przetrwać. Chociaż widać, że lekko sobie powiększył obronę. To dalej za mało, no ale. Lepsze to niż nic. A, Napoleon ma 5 miast. Kurde, no w sumie raczej wiedziałem, że coś tam ma. Tego naciukana, ale nie wiedziałem. Ogólnie, że tyle też obrony mają. Jedynie jedno ma mało, 78. A tak to reszta powyżej stówki. Dobra. To baza wojskowa za to. Jakby obrony było mało. Ten jak pestkuje. Czołg. Znaczy piechota zmechanizowana. Chyba możemy się. O, wielki człowiek. No i wielki artysta. Co nam się przyda? Dobra, ja już wiem, co nam się przyda. To naprawiał nawet, kurde. Dobra, czy to chcę, czy to? Dobra, poczekam aż oni to sobie wybudują. Wtedy przejmę. I w sumie niepotrzebnie wszystkich robotników usuwałem. No, tutaj już kończymy nawet. Zamek. Tak jak mówiłem, muszę się przygotować, bo może na mnie zaatakować w każdej chwili. Raczej teraz to na pewno nie, zwłaszcza dlatego, że walczy z Waszyngtonem. A Waszyngton nawet w czasie pokoju by mi nie wypowiedział wojny, jedynie kto by mi wypowiedział najprawdopodobniej wojnę, to jedynie Napoleon, bo on przynajmniej ma jakieś wojsko, żeby mnie chociaż zadrapać. Dobra, tutaj muszę wyczyścić, okej. Dobra, dajesz Waszyngton, wierzę w ciebie. Dobra, będę taki człowiek skurwiel. Ale poczekajcie, najpierw zobaczę, co on ma ciekawego. Well, go on.
We decline. We decline. You cannot be serious. Albo niech będzie. On będzie mieć coś aluminium oraz ropę, żeby stworzyć lepsze jednostki, żeby z tamtym walczyć, a ja trochę zarobiłem. Bo nie chcę, żeby Waszyngton padł. Wolę sobie popatrzeć, jak tam Napoleon się stara, ale mu to nie wychodzi. Dobra, to będziemy kończyć tak w 475 turze. W sumie do tego czasu raczej się to wybuduje. O! Onondaga. Już niedługo razem z Tebami nie będą miały co budować. Znaczy, tak jak mówiłem, za jakieś... wtedy mówiłem 20 około tur, czyli do 475 już będzie spokój z tym, z tą budową w tych dwóch miastach. Jak będzie przystań? Nie wiem, lodołamacz będą robić czy co? Kurde, tak jestem zmęczony, że aż mi się język plącze. A ja wam dałem aluminium oraz ropę. Dobra, tutaj drogi nie trzeba. Dobra, w sumie tutaj nic innego chyba raczej bym nie stworzył, ale na wszelki wypadek zobaczę. No i też z ciekawości. Kurde, tu trochę złota mam. A nie, jednak jest. Czyli dobrze, że wbiłem tu 5, 5, 5, 5, kurde, na bogato. 5, 10, 40. Nie, jak ja liczyć umiem, czy co? Liczyć nie umiem, czy co? 35. Dobra, wszystko zrobili, to macie Fireland. No i ty też po kasę. Wy jeszcze budujecie, Arsenał na przykład. A właśnie, czołgi muszę przenieść. Trochę oddzielnie. Na wszelki wypadek, gdyby jakąś atomówkę pieprznął, to żeby mi wszystkich czołgów nie rozwalił. A niech będzie warsztat. Tutaj nie można nic. A nie, jednak jeszcze można. Dobra, a więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.